Nossa. Aí que eu parei, ó. Hoje. Tutaj jesteśmy w miejscu ustawienia drugiej zapory, która była w miejscu łączenia się potoku Jamna, to jest ten potok, z rzeką Kłodnica, która idzie z tamtej strony w tamta strona. Po prostu chodziło tu gdzieś w tym miejscu, za chwilę przestawię trochę, była ta zapora drewniana, a chodziło znów, żeby po prostu o zabarwienie i tamtych stron i dalszego ciągu potoku Jamna aż do jego zapory w tamta strona, że to po prostu tworzyło takie jakby L zabagnione, taki kąt zabagniony plus w tamta strona całe coś się ciągło. Jeszcze pokażę, gdzie dokładnie mniej więcej ta zapora była tu w tym miejscu. To ino przestawia trochę kamera, bo tu chciałem pokazać ten, gdzie się to łączy. A tu po prostu mamy te miejsce vis-a-vis cmentarza. Ja by patrząc tutaj w tym miejscu na prosto, patrząc na cmentarz, na starych zdjęciach, znaczy tych archiwalnych, tych lotniczych, to po prostu była ta zapora łącząca na rzece Kłodnica, bo to już jest rzeca Kłodnica, ona idzie w tamtym kierunku, także tutaj to było tak oddzielone. No tu dalej jesteśmy z Natanielem Lesiem jako przewodnikiem, tu będziemy teraz się starać do tego następnego dużego wykopu, numer to gdzieś tam będzie, ten numer jeden. Na skraju tego lasku. No. A ten domniemany schron polowy piechoty gdzieś musiał być gdzieś tutaj naprzeciw tego. Nie, to będziemy przechodzić tak mniej więcej. No ale to jest, tak jak mówię, to nie jest udokumentowane, to jest w relacjach świadków tylko. No i nie ma na to w ogóle dowodu, że coś było, nie było na tych zdjęciach lotniczych, tak. Nie ma. A tu ewidentnie widać, że jak jest upany ten nasyp z tego, bo to jest zmediorowano cała ta rzeczka, to jest po prostu sypane akurat w tym miejscu, co on mógł, ewentualnie coś tam mogło być budowane. Tam głębiej był właśnie, no. A tam głębiej jest ten teren jeszcze bardziej. No i to jest po prostu wszystko w nasypie, także tu tak jest ten. Także tu pokazujemy te miejsce tych zapor. Tu się można kierować tym cmentarzem po prostu jak się wylezie z tamtego mostku na to. I to jest ta druga zapora. No teren jest przekształcony, bo nie było tych nasypów, to było po prostu jedna taka dolinka łącząca rzeki. Rzeki też mają trochę teraz zmienione po prostu te koryta, nieco wyrównane to jest. No i widać, że ewidentnie, że nie ma śladów po niczym, bo wiadomo, jak to było przebudowywane, no to nie ma szans, żeby po prostu zostało, tym bardziej, że to z drewniane zapory byli. Także z tego miejsca się żegnamy i teraz będziemy próbować po prostu dostać się do tego wykopu, plus ewentualnie pokazać jeszcze te miejsca, gdzie może być ten zasypany, ewentualnie powiedzmy ten umowny schron polowy numer jeden. No i nie, to będzie wszystko. To na razie do następnego miejsca. Tak. Так вот, продолжаем.